26 września odbyła się sesja Rady Powiatu Działdowskiego. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia najzdolniejszym uczniom stypendiów. Najważniejszym punktem obrad było jednak podjęcie uchwały w sprawie przyznania po raz pierwszy w historii tytułu osobowości Powiatu Działdowskiego. To chyba była taka bardzo ważna uchwała, bo jest pierwsza i po drugie wiążemy z tą statuetką duże nadzieje, że to będzie promowała nasz powiat w Polsce, że będziemy honorować osoby, instytucje, które naprawdę się przyłożyły do rozwoju i funkcjonowania naszego powiatu. Kapituła pod przewodnictwem starosty Mariana Janickiego miała do wyboru dwie opcje: albo przedstawienie Radzie kandydatury ministra Michała Boni, lub działalność Caritas w Działdowie. Politycy wybrali tą pierwszą opcję, co wywołało na ten temat sporo dyskusji. Każda kontrowersja, która jest merytoryczna, jest ważna, ale myślę, że podwaliny dla Działdowa i dla powiatu działdowskiego, które stworzył i w latach 90. pan Michał Boni, powinno dyskusję zamknąć, bo to, co się dzisiaj dzieje w powiecie, powinno wszystkim przemawiać do tego, że to jednak jest bardzo, bardzo fajne i normalne w rozwoju dla powiatu działdowskiego. Michał Boni jest obecnie ministrem administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. Dla Działdowa według kapituły zasłużył się tym, że właśnie z jego inicjatywy w 1990 roku rejon działdowski został objęty programem wsparcia dla obszarów o strukturalnym bezrobociu. W 1992 roku poparł projekt budownictwa komunalnego na terenie miasta. Dzięki dotacjom rządowym powstały dwa bloki komunalne o liczebności 52 mieszkań. Opozycja miała zastrzeżenia co do tej kandydatury, gdyż minister przyznał się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Radni powiatu w głosowaniu przyjęli jednak uchwałę. Zawsze taka sytuacja, w której się wybiera kogoś spośród wielu, jednym się podoba, drugim się nie podoba. No, wiadomo, że ktoś musi jakiś organ wybrać i takim organem właściwym to była kapituła pod moim przewodnictwem i zatwierdziła tą naszą decyzję Rada Powiatu i tak jest. A pewnie dlatego zbudziła, bo to oświadczenie czy przyznanie się do współpracy pana Michała ze SB, ale myślę, że to był akt odwagi tego człowieka, a nie powód do jego dyskwalifikacji. Uroczystość wręczenia statuetki Osobowość Powiatu Działdowskiego oraz okolicznościowego dyplomu nastąpi w uzgodnionym przez obie strony terminie, o którym Państwa poinformujemy.